Jest to inauguracja obchodów naszego 85-lecia. Tutaj akurat tak się złożyło, że drużyna przeciwna dzisiaj w tym meczu towarzyskim to jest Borucin, to jest drużyna nasza gminna, która niedawno założyła swoją drużynę. No, w tej chwili udało im się wyjść z pierwszego miejsca do klasy B, natomiast my ku szczęściu wchodzimy z drugiego miejsca, więc jest to ostatni mecz z tej, myślę, w klasie C i spotkamy się w przyszłej rundzie już w klasie B. To jest początek dzisiejszego spotkania. Nasze imprezy dalsze dzisiejsze tutaj dojedzie za niedługo sam Piotr Szot. No i w porze wieczornej po 19 rozpoczynamy zabawę taneczną z zespołem Wizard, w którym też gra jeden z naszych byłych piłkarzy, Piotrek Lazar. Natomiast jeżeli chodzi o następne dni naszej uroczystości, to piątek to spotkanie tutaj jest koła emerytów i rencistów. O 16 z biesiadą piwną. Sobota rozpoczynamy o 10 z racji tego, że posiadamy dwie drużyny seniorów i juniorów młodszych. Tutaj jako trampkarze wystąpi Pietraszyn i drużyny sąsiednie. Nasze biorą udział w tym turnieju o puchar zarządu klubu. O 14 zaczynamy turniej oldboyów. W porze wieczornej znowu przewidujemy zabawę taneczną z zespołem Adler. Ta część oficjalna nastąpi w niedzielę. Rozpoczniemy ją mszą świętą tutaj w naszym kościele świętej Barbary o godzinie 10. Następnie oddamy też hołd naszym wszystkim działaczom zmarłym, którzy już nie istnieją, a te początki były ich za ich sprawą. Później udajemy się wszyscy tutaj na boisko sportowe pod ten namiot, gdzie nastąpi ta część akademia mała, małe wspomnienie o historii klubu i wspólny obiad gości zaproszonych, jak również dla naszych mieszkańców. No po południu już część dalsza, czyli zabawy, gry dla dzieci z zespołem Kolar i wieczorem kończymy znowu z zespołem Adler. Tak pokrótce by przedstawił się nasz harmonogram czterodniowej imprezy. Bufet jest szeroko zaopatrzony, zapraszamy do wzięcia udziału w naszej czterodniowej imprezie. Jesteśmy na to przygotowani, obsługa wspaniała, myślę, że niczego nam nie braknie.